Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Grana Kompa, Ja jestem Pabellus. To jest kolejny odcinek Transport Fever 2. Proszę Państwa, zabieramy się za robotę z Kopyta, ponieważ tutaj ten dworzec towarowy w Warszawie musimy podłączyć, uruchomić. To jest, to jest konieczne. Zobaczmy tylko, jakie tutaj są połączenia. Przypomnijmy sobie, żebyśmy wiedzieli, na czym my stoimy w ogóle. Czy tu jest. Aha, tutaj są rozjazdy krzyżowe. Dobra, one nie są co prawda potrzebne. Ale są, no i bardzo dobrze, że są, bo dzięki temu będziemy mogli spokojnie wprowadzać wszystko na trasę. I teraz tak. Jak wiemy, tutaj mamy budynki, do których prawdopodobnie drogę ogarniemy na tyle, żeby żeby słuchajcie dostarczać tutaj paliwo i żeby paliwo było stąd transportowane. Gdzieś tutaj do tych dzielnic. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja z ruchem. No, troszeczkę im się tam korkuje, ale, ale i tak jest ciut lepiej niż było. Jak tutaj wygląda sytuacja? Tu się trochę roz, rozkorkowało, więc też dobrze. Od wyłączenia sygnalizacji świetlnej jest lepiej. Ktoś nam napisał, że nie podobają mu się skrzyżowania tutaj, że jest jedno, drugie te, e, i tak dalej, że to naćkane te skrzyżowania są. Słuchajcie, ja powtarzałem, te miasta rozwijają się same. To nie jest tak jak w City Skylines, gdzie my wytyczamy ulice, tylko tu niestety oni sobie te ulice dostawiają, więc to, że my zrobimy layout e, tych dróg, to jeszcze o niczym nie świadczy, bo oni sobie to poprzestawiają, oni dołożą tych, tych dróg i, i potem są cuda na kiju tutaj jakieś chocki, klocki i tak dalej, że, że my nie jesteśmy w stanie później tego ogarnąć jakoś sensownie, bo to jest utrudniane przez, skutecznie przez AI. Także no, nie ma się czemu dziwić, że to tak jest, a nie inaczej, że tutaj te korki są. Można sobie z tym jakoś radzić i im to. Usuwać, dokładając nasze jakby drogi i jakoś sensownie pl sensowniej planować te, te wszystkie skrzyżowania. Natomiast no, w, w ostatecznym rozrachunku i tak na niewiele to się zdaje, więc, więc to nie wiem, czy, czy tutaj jest jakieś pole do, do, do manewru. Pewnie i tak, ale na razie działamy, słuchajcie, my będziemy. Później zarządzali sobie tymi wszystkimi, że tak powiem, miastami, tak? Będziemy takimi, można powiedzieć, prezydentami miast wszystkich w sumie. Ale priorytet to budowa linii nad, yy, i komunikacja tych wszystkich miejscowości tak, żeby oni mieli dostawy, bo no to jest to jest priorytet, tak? to jest, to jest tutaj priorytet. Ja ich, tutaj ten tor perenowy, który pociągnąłem, ja wpinam to ogólnie tutaj. Jak oni sobie później będą z tym radzić, to już mnie tak na dobrą sprawę mało interesuje. Muszą sobie radzić. My nie mamy też nieograniczonych nie, nie możliwości, żeby się z nimi tutaj cackać w jakikolwiek sposób. Natomiast pewne rzeczy... Musimy zrealizować. I teraz, tak, dwa tory pomocnicze będę potrzebował tutaj. Oj, coś czuję, że to też rozdzielimy, słuchajcie, na, na kilka odcinków, bo tu już, tu już trzeba to paliwo zacząć dostarczać. Musimy uruchomić, słuchajcie, zarówno szyby naftowe, jak również rafinerię. Tego oleju, czy tam nafty, jak ja to nazywam, no i rafinerię paliwa, po czym zrealizować dostawy. I to wszystko trzeba zrobić, słuchajcie, no, można śmiało powiedzieć naraz, dlatego że inaczej, no niestety, ale gdzieś jakiś punkt w tym łańcuchu będzie cierpiał, jeżeli tego nie zrobimy, bo nie będzie odbiorów, no to oznacza, że. Że ktoś tam nie będzie wysyłał, powiedzmy, szyby nie będą e, wysyłały e, wystarczającej ilości ropy naftowej, albo rafinerie te, tej nafty, tego oleju, no nie będą produkowały tyle, ile trzeba, no, bo nie będzie odbiorcy końcowego, tak? Więc odbiorca końcowy bardzo ważna i, i chyba najważniejsza tutaj kwestia, a odbiorcą końcowym jest stolica. W tym wypadku. No i oczywiście, jeżeli, uwaga, jeżeli damy radę, to również podwarszawskie marki oraz Legionowo. I zobaczymy jak tutaj będzie sytuacja się klarowała. Na razie. Robimy połączenie. W miarę możliwości najlepiej jak się da o ile się da? Tutaj bym to... Poczekajcie, zróbmy to lepiej stąd może spróbujmy wypuścić o to już lepiej wygląda dobra i coś takiego będzie tutaj funkcjonowało czy my tu mamy jeszcze a mamy drugi tor ok to już od razu go ciągniemy on będzie przytulony już spieszę się jak się da żeby na odcinku jak najwięcej zrobić drodzy państwo a żeby później jak najmniej zostawić takich właśnie prac na kolejny odcinek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze trochę czasu mamy. No jak widzimy, tutaj nam się uszczupla troszeczkę, kurczy nam się ten tor, ale i tak mamy jeszcze na tyle dużo miejsca, że na spokojnie możemy pracować. Eee, dobrze. Teraz dalej. Czy e, na pewno będziemy musieli tutaj wypuścić jakąś drogę? I myślę, że w 95% będzie to droga przepuszczona tunelem pod całą tą tutaj, pod tymi wszystkimi torami, które, które mamy. Więc ja sobie i tak ogarnę po dwa pomocniki, tak, żeby to jakoś tam wyglądało. Myślę, że takie kilka tuneli, które tutaj będą przebiegały, no to nawet fajnie może wyglądać, więc za bardzo się nie będę czepiał, że to akurat w ten sposób jest realizowane, a nie inaczej. Natomiast tu trzeba przede wszystkim zrobić to w miarę możliwości z głową. Dotąd, no dawaj mi do tego słupa, o. Żeby to też nie było, że słup na słupie będzie, to, to tutaj, żeby jakoś gładko wyprowadzić te tory. Jeszcze jeden tor pomocniczy. I dodatkowo tor właściwy. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie, bo prawdopodobnie jeszcze do tego słupka by trzeba było go skrócić, ale zobaczmy, podłączmy go. Zobaczcie, tu tunel, koło tunelu. To może nawet fajnie wyglądać. Yy, dobra, to byśmy mieli. Teraz tak. Stąd, oczywiście dalej wypuszczamy... O, to, tu to się trochę brzydko zrobiło, więc tak jak powiedziałem, skróćmy to. I teraz wypuśćmy stąd... Zobaczmy, jak to wygląda. Hmm no dobrze, mogłoby tak być no już na upartego, to, to już naprawdę tak przymykam na to oko tu będzie lepiej i teraz ten tor przytulony do drugiego puszczamy tu i oczywiście w tor peronowy ciach Dobra, zostały nam jeszcze dwa tory do podłączenia. W związku z powyższym, wydaje mi się, że na spokojnie można byłoby pokusić się o rozwiązanie tego typu, czyli wypuszczenie tu dwóch torów pomocniczych, podjechanie z nimi gdzieś do tego słupka. Zobaczcie, co się dzieje, jeżeli nierówno yy, yy, przytule tory. Nie? Słupek na słupku i słupkiem pogania. Także no... Czasami warto jednak się postarać i tak ładniej to zrobić. Yy, no dobra, ale tu jeszcze jest kwestia tego, że, że, że może to się zmieni, gdy usuniemy pom tory pomocnicze, ale, ale zobaczymy. Gdzieś dotąd bym dojechał. To są pomocniki, jak na razie. A nie, ten to już jest torem właściwym. Dobra. To ciebie chcę skrócić. Dojedźmy drugim torem peronowym tu. Myślę, że taka odległość spokojnie umożliwiłaby nam schowanie jakiegoś składu, chociaż e, za długie to to nie jest. Ale dobra. I teraz stąd wypuściłbym, słuchajcie, gdzieś tak naprawdę od krawędzi tutaj od, ko od końca tego tunelu, wypuściłbym tutaj jeden tor. A tutaj wypuściłbym drugi tor. Dobra, i teraz zobaczmy. Mamy tutaj naprawdę sporą długość, gdzie tu może się schować jeden skład, i prawdopodobnie tutaj też by mógł się schować jeden skład. Więc yy, ja bym tutaj jeszcze, chociaż, kurde. To jest akurat najkrótszy peron z całego dworca. No. Ej, ej, ej. No nic, dobrze, to, to zobaczmy. No bo wiadomo jest, że pociągi z paliwem one są długie, tak? zazwyczaj długie puszczamy ale być może tutaj wprowadzalibyśmy pociągi, które, których byłoby po pierwsze więcej, ale byłyby krótsze. Dzięki temu może byśmy sobie jakoś tutaj poradzili. Dobra. Yy, tory pomocnicze do kasacji, oczywiście, zyzelki, wiadomo, no, muszą być. Dobrze. Ja, ja, te, ja te tory usunę poza nagranie, bo to nie ma sensu, żeby Was tutaj trzymać. Teraz dalej. Yy, jeżeli chodzi o kwestie ulic, no to właśnie ulice tutaj będą puszczone. Jakie drogi mamy tutaj? To są chyba trzypasmowe, sześciopasmowe, przepraszam. Czyli po trzy pasy w każdą stronę. Z czego widzimy, że tutaj jeden pas jest przeznaczony dla autobusów i tramwajów, więc to musimy mieć na uwadze. Ale tutaj wydaje mi się, że tego nie będziemy potrzebowali, chyba że oni przejdą na drugą stronę, co jest całkowicie prawdopodobne, bo jak widzimy, oni już tutaj podchodzą do krawędzi torów, więc im zacznie brakować miejsca. I wtedy się przerzucą tutaj. Więc my, w miarę możliwości, ogarnijmy, postarajmy się przynajmniej ogarnąć to tak, żebyśmy to już my mieli infrastrukturę postawioną taką jak my chcemy. Ale przez to, że, że tak mogą zrobić, to ja im tutaj jednak dam pas dla autobusów i dam im tory elektryczne, jeżeli chodzi o, o, o tory tramwajowe, bo nie wiadomo, co później z tego wyniknie, a będzie nam po prostu łatwiej. Więc tak bym to ogarnął. Przedłużyłbym to może gdzieś dotąd i tutaj, gdzieś dotąd. Mam coś w tym stylu. A teraz zacząłbym się, słuchajcie, powoli, powolutku odsuwać od tego, tylko po to, żeby potem jakoś tak łagodniej wejść w tunel. Tylko gdzie ten tunel w tym momencie mógłbym. Mógłbym zrobić, bo jak widzimy, no tutaj jest bardzo problematyczna sytuacja ze względu na strefę mieszkalną. To jest, wszystko to jest strefa mieszkalna, tak? Możemy to sobie sprawdzić, oczywiście, otwierając tę zakładkę, i widzimy kolorek zielony. Tu wszędzie mieszkają, tutaj jedynie jakieś strefy przemysłowe, jakieś budynki ze strefy przemysłowej zostały postawione nad Wisłą, natomiast tak, to oni tutaj sobie zamieszkali. Ja nie wiem dlaczego. Wybrali akurat taki teren przy torach kolejowych, ale nie mnie w to wnikać i nie mnie to oceniać. Tak sobie wybrali to mają. Niemniej jednak, tu by można było im zmodyfikować tę ulicę. Dodatkowo tę również, skoro już tak wybrali, bo to niech mają świadomość tego, co robią. I, i, i. I niech ponoszą tego konsekwencje. Dobrze, to to byśmy mieli ogarnięte na tyle, żeby, żeby dalej myśleć o pewnych ruchach. I teraz te ruchy, właśnie te ruchy, to niestety pozbawienie ich tutaj tych domów. Myślę, że stąd, jeżeli wypuścimy sobie ulicę, która będzie wchodziła w tunel, to będzie dobre rozwiązanie. Yy, zrobimy to najmniejszym kosztem domków, jak tylko się da, więc yy, teraz, teraz mniej więcej tak wcelować, żeby to po prostu i wyszło. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć na pięć głębokości. Troszeczkę może w ten sposób, jakby to. Dobra, może jesz? O, 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 no dobrze. Gdzieś jakoś tak może. O. Dobra, zresetuję sobie wysokość i teraz wprowadzę to tutaj. Sprawdźmy jedynie to nachylenie, jak to wygląda. No, yy, dupy nie urywa, słuchajcie, ale doraźnie może być. Doraźnie może być. Yy, na razie nic tam nie będę kombinował bardziej z tym. Mogę im wynagrodzić to, co zrobiliśmy, czyli. Czyli usunięcie tych domków, tutaj ulic, i ogarnijmy im, może tu, załóżmy, ulicę w taki sposób, tutaj wypuśćmy też, powiedzmy gdzieś tam, może bez usuwania już domków, o, i teraz to ogarnijmy tak. OK? No oni powinni tutaj się budować. Tak jak się budowali. Oby mi tylko gdzieś tutaj, czy tutaj nie zrobili krzyżówki, ale nie powinni, bo odległość między skrzyżowaniami jest zbyt mała, żeby to. Żeby to ogarnąć. Dobra, dalej. Wracamy. Teraz my musimy się tutaj wydostać z tego tunelu. Gdzieś jakoś tak. To też dosyć krótka jest. Dosyć krótki najazd i stromy najazd, ale jak ostatnio przejeżdżałem, słuchajcie. Tunelem na Wisłostradzie, to tam widziałem, że jeżeli chodzi o wyjazd, to też jest taki stromawy, więc, więc nie będę się tym przejmował. Niech będzie tak, jak jest. I tutaj byśmy już zaczęli się wykręcać, słuchajcie. Tu już byśmy zaczęli się wykręcać z tym całym Majdanem. I jeżeli bym chciał to podłączyć, to nawet ładnie mi to idzie. Proszę uprzejmie. Ok, to to bym miał. Teraz dalej. Tutaj po drugiej stronie będzie dosyć ciężko ogarnąć cokolwiek, a to ze względu na tory tego dworca, tutaj, które wychodzą tunelem, właśnie pod tymi głównymi torami, i one w kierunku łodzi będą szły. I czy, czy, czy ja dobrze powiedziałem? Tak, one będą szły tutaj w kierunku łodzi. Yy, czyli łódź Bełchatów, o tego typu kierunki, to tutaj jeszcze się za to nie, nie zabieram, bo są ważniejsze sprawy, i dla przykładu, w tej chwili musimy pomyśleć o tym, żeby zrobić tutaj plac załadunkowy. No i, i właśnie. I ten plac załadunkowy, moi drodzy, będzie spory, naprawdę będzie spory. Torów tramwajowych nie potrzebuję, ale za to. Maksymalnie duży jak tylko się da. No dobra, teraz tak. Oczywiście, patent tutaj jednego z widzów, czyli naciskam, przytrzymuję shift, naciskam, jednocześnie przytrzymuję lewy przycisk myszy i sobie myszką obracam. To jest dla mnie nowość, którą widz tutaj sprzedał. Ja zazwyczaj męczyłem się Shift oraz klawisze N jak Natalia, M jak Maria, a teraz jest po prostu Bailando, więc, więc elegancko, i gdzieś to w miarę równiutko tutaj dostawić, tak żeby można było to a, rozbudować. Więc skonfigurujmy sobie to pod właśnie odbiór towarów. Dosyć istotna kwestia. Tutaj dużo tego będzie. Więc yy, rozbudowuję na maksiora. Dobra. Myślę, że można całkiem fajnie zrobić tutaj wjazdy. No bo widzimy, mamy jedną taką drogę, taką tutaj o taki zinzelek, ale można by zrobić tego więcej. Powiedzmy ze trzy, o ile o, ze trzy na stronę, o ile dam radę. Jak na razie to, to rozbudujmy, to żebyśmy mniej więcej wiedzieli. Dokąd w ogóle to cisnąć? Oczywiście też musimy pamiętać o tym, żeby dołożyć budynki te. W największej ilości, jak się tylko da. Bo jak oni tutaj przyjadą z takim pociągiem, z paliwem. Jak oni mi to rzucą. O, to żebyśmy się nie zdziwili. Mamy sześć stanowisk, słuchajcie. Więc myślę, że świat i ludzie bo jeżeli mowa o dostawach paliwa, to na Mokotów już z Petrochemii Płock, tam tutaj z Orlenu, tam, czy jak to się tam nazywa, to ciśnie, natomiast pozostaje nam raz, dwa, trzy, cztery, tak, czyli Żoliborz, Praga Południe, Marki oraz Legionowo, jeżeli byśmy chcieli to realizować, no to musimy mieć tutaj możliwość jakby ładowania tego towaru, ale przecież również mamy inne towary, tak? Bo tutaj widzimy, że jeszcze narzędzia są potrzebne, więc no, wiadomym jest, że to nie tylko na, na paliwie yy, musi nastąpić koncentracja. Ja bym tylko chciał zobaczyć, jak bardzo mogę jeszcze to rozbudowywać, tak? A mógłbym jeszcze w ten sposób to zrobić, czyli jeszcze dołożyć, czyli w sumie 9 stanowisk. Wiecie co? Tak, na, to, na dobrą sprawę, to gdyby chcieć na upartego wszystko zapewnić w Warszawie to 8 stanowisk by wystarczyło ale ja im zrobię te 9 nie ma problemu niech mają nie będziemy tam się za bardzo tym przejmować wszystko rozbudowane na maksiora to będą przepotężne koszty utrzymania ale no słuchajcie przy prawie 6 miliardach dolarów na koncie to, to myślę, że już nie ma się za bardzo czym przejmować że my tutaj takie koszty ponosimy nie? Dobra, i teraz tak. Może zacznijmy od dróg. Jeżeli tu bym chciał zrobić drogę, i tu bym chciał zrobić drogę, plus do tego może bym jakoś to. Aha, tutaj no też możemy. I załóżmy gdzieś. O, bo to jest co dwa. Dobra, dadzą sobie radę. I teraz możemy tutaj budynki postawić. To będzie tak, to będzie tak, no też, żeby to w miarę jakoś ładnie wyglądało, tak. Więc umieszczę to symetrycznie i zobaczymy, czy oni się spotkają jakoś w środku, czy nie, nie spotkają się. Czyli tutaj mamy 5, tutaj mamy 6, no tak troszkę nierówno. A jeszcze tutaj po jednym budyneczku, proszę uprzejmie, coś takiego jest, no i trzy drogi. Po, po każdej stronie. Dobra. To to mamy. Teraz dalej. Wracamy do ulic. Jeszcze bym to przedłużył. Mniej więcej gdzieś w ten sposób. I teraz tak, żeby im maksymalnie ułatwić życie, to ja im tutaj zrobię ronda. Dwa pasy spokojnie wystarczą. Troszeczkę większe to, to, to rondo. Trochę chyba za duże. I tak będę celował. No, żeby to był środek. Dobra, to to jest jedno. Tu gdzieś drugie. I podłączamy. Eee, to możemy drogą zrobić. Będzie prościej i o wiele większy limit prędkości. Ale oczywiście bez, bez tych badziewi. Podłączę najpierw tę. Ok. Teraz tak. Tutaj takie dosyć nietypowe to będzie. Bo zróbmy to w ten oto sposób może. I. i a, dobra, i to łatwiejsze już za nami. E, tutaj. A tutaj to by trzeba było jakoś tak kombinować, nie? Takie dziwne to rondo troszeczkę będzie, ale myślę, że zda egzamin. Dobra, niech będzie i tak. To tutaj, mniej więcej z tej samej odległości. Dobra. I to mogę podłączyć tu, załóżmy. Naprawdę bardzo dziwne rondo. Ale to nic. Nie będę się tym przejmował. No, i to mają. Chodzi o płynność ruchu. Mam nadzieję, że taka będzie. Ta sama sytuacja, słuchajcie, po drugiej stronie. Kóźwa, niedługo chyba zajmę się projektowaniem tutaj tych ulic w Warszawie. To, to... Nie, wiem, nie wiem, czy mnie tam zechcą. Ale kierowcy to by na mnie przyoczyli to, i to masakrycznie. <laughs> Za takie coś. No dobrze. Tak gdzieś tak. Tutaj taki mały hopek jest. Eee, dobra. Teraz dalej. Sygnalizacja do usunięcia. Tutaj sygnalizacji nie ma na całe szczęście. I tu sygnalizacja do usunięcia. Eee, dobrze. Jak na razie coś takiego, drodzy Państwo, nam powstało. Wiem. Dziwnie to wygląda, ale. Miejmy nadzieję, że to będzie działało. W kolejnym odcinku będziemy kombinowali w dalszym ciągu, ponieważ tutaj trzeba jeszcze, słuchajcie, wiele rzeczy zrobić. Trzeba to zrobić z głową, trzeba powpuszczać ciapągi, no i wtedy ogarniać temat dalej. A tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. pa. pa.